Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na której przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Andrzej Halicki chciałby w bardzo ważnej sprawie wygłosić pewien apel. Panie Przewodniczący. I nie tylko jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, jako Platforma Obywatelska chcielibyśmy dzisiaj zaapelować dzisiaj w sprawie, która moim zdaniem burzy pewien spokój, ale wymaga bardzo aktywnej i jasnej postawy wszystkich osób publicznych, wszystkich osób, które na scenie politycznej są aktywne, także w czasie kampanii wyborczej, chyba powinniśmy dać temu wyraz. Kiedy mają miejsce gdziekolwiek na świecie akty ataków na mniejszości etniczne, religijne, kiedy łamane są prawa człowieka w polskim parlamencie, zawsze do tej pory w sposób odpowiedzialny mówiliśmy głośno i jednomyślnie. Polska zawsze pomaga represjonowanym, Polska zawsze sprzeciwia się tego rodzaju aktom, zawsze wtedy, kiedy łamane są prawa człowieka, prawa obywatelskie, mówimy kategorycznie nie i wołamy o poszanowanie tychże praw. Dziś akt szowinizmu, akt o podłożu rasistowskim, i to nie jeden, mają miejsce w Polsce. W dwójnasób szowinizmowi i rasizmowi mówimy nie i apelujemy do wszystkich formacji politycznych, by w sposób bardzo głośny, bardzo stanowczy potępiły akty, które mają charakter politycznej prowokacji. Kilkanaście dni temu atak na osoby innej wiary, myślę o muzułmanach, zamalowywanie napisów w języku litewskim w Puńsku. Teraz swastyka, symbol, który ma tak haniebny wizerunek, zwłaszcza 1 września. W Polsce namalowany na ziemi polskiej. To czyn, który musi zostać potępiony, potępiony głośno, potępiony publicznie przez wszystkie odpowiedzialne siły polityczne. Apelujemy o jedność, jedność polskiej klasy politycznej, jedność polskiego społeczeństwa, społeczeństwu Podlasia. Również liczymy na to, będziemy pomagać, by tę jedność zagwarantować, by tę jedność pokazać. Polskie społeczeństwo zawsze było tolerancyjne, zawsze pomagało i zawsze chroniło tych, którzy byli w mniejszości. To apel, który kierujemy do formacji politycznych. Dziś myślę uzasadniony tym, że do tej pory takie stanowiska oficjalnie nie miały miejsca, a to kolejny akt nie tylko wandalizmu, ale akt politycznej prowokacji, który miał miejsce. Dziękuję.